Głos 36 tysięcy mieszkańców Bielska-Białej to głos, na który nie potrafię pozostać być głuchy. Nie będzie spalarni odpadów w Bielsku-Białej. Taką deklarację podczas czwartkowej sesji Rady Miasta złożył prezydent Jarosław Klimaszewski. Mieszkańcy przeciwni jej powstaniu walczyli o to od 3 lat, jednak wyniki przeprowadzonego po raz pierwszy w historii miasta referendum odebrały nadzieję na wycofanie się władz z tej inwestycji. I choć wynik ponad 28% nie jest wiążący, prezydent uszanował opinię mieszkańców, którzy w głosowaniu sprzeciwili się budowie spalarni. Mam nadzieję, że to widać demokratom z krwi i kości i trudno zignorować tak silny głos mieszkańców. Wiadomo, że to referendum nie było wiążące w sensie prawnym, ale ten próg był bardzo blisko i no, biłem się z myślami. To jest taki moment, kiedy to się czasami zdarza. Wszystko było w moich rękach, te dylematy miałem, konsultowałem to i rodzinnie i z osobami, które są dla mnie autorytetem. I stwierdziłem, że głos mieszkańców w tym wypadku trzeba uszanować i tak też zrobiłem. Podczas sesji głos zabrali również przedstawiciele ruchu społecznego Stop Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej, którzy chwilę wcześniej zgromadzili się przed urzędem, by po raz kolejny wyrazić głośno swój sprzeciw. Dziś czują satysfakcję, ale i ulgę, gdyż podczas prowadzonej przez siebie 3-letniej kampanii podjęli sporo działań uświadamiających lokalną społeczność. Mamy nadzieję, że w ślad za tym dzisiejszym oświadczeniem pójdą konkretne dokumenty i decyzje, między innymi na przykład zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wapienicy, który został zmieniony właśnie pod spalarnię i zaskarżony przez mieszkańców. To należałoby otwarcie wycofać, jak również wycofać się z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, która została złożona przez Zakład Gospodarki Odpadami. To tak naprawdę potwierdziłoby to, co dziś wydarzyło się na sesji. Ostateczna decyzja prezydenta jest o tyle istotna z perspektywy społecznej, że we wspomnianym referendum udział wzięli wyłącznie mieszkańcy Bielska, a z decyzyjności wykluczeni zostali ci z Jaworza, Wapienicy oraz Jasienicy, których uciążliwość powstania spalarni również miała dotknąć. I choć dziś mogą ogłosić zwycięstwo, wciąż z ostrożnością podchodzą do deklaracji prezydenta. Mam ograniczone zaufanie. Myślę, że powinniśmy te plakaty zachować, bo jeszcze nie wiemy, co się może wydarzyć. Jak jednak jednomyślnie przyznają zaangażowani w kampanię, było warto. Mieszkańcy mówią również, że spoglądanie władzy na ręce nie ustaje. Chcą dopilnować teraz, by wszystkie przygotowane do rozpoczęcia inwestycji dokumenty zostały wycofane, a słowo stało się rzeczywistością.